No dobra, gotowy? Tak, of course. No to jedziemy. Którego z zawodników KSW bałbyś się najbardziej? Siebie samego chyba. Nie ma takich zawodników. Jeżeli to też tutaj jest takie pytanie troszkę nie do dyscypliny sportowej, bo tam nie ma czasu na strach. Jak już wchodzisz ten, to jest kurwa, jesteś przerażony. Tam, oho, bardziej, kogo byś się był najbardziej przerażony, chyba to było to pytanie. Nie, tak naprawdę po którejś walce już wchodzisz do tego oktagonu jak do siebie do domu, nie? Już nie ma tego, ale przy pierwszej walce to byłem kurwa przerażony, tam nie było nic ze sportem związanego, tam tylko była walka o życie. Pomimo to, że znałem te techniki kończące, ja ich po prostu nie wykorzystałem, bo ja byłem tak przerażony, chciałem tylko wbić tego chama pięściami w kratkę. Ja walczyłem z tym czarnoskórym zawodnikiem pierwszy raz. A teraz to już bardziej taka, przy wejściu do kratki ja czuję takie coś, że jestem wojownikiem z 1460 roku i jadę walczyć za królową, pełen honor i tak dalej. Takie emocje mną przestają w klatce. Czuję się jak wojownik, o, w ten sposób. Nie? W tym momencie. To jest fajne. I tam nie ma czasu na strach, bardziej na podziw niż ten. Każdy się boi, że możesz dostać strzała, nie wiem, dostać paraliżowany, ktoś ci może przy jakiejś gilotynie, nie wiem, naderwać się z kręgosłupem. No ale podejmujesz to ryzyko, wiesz, jesteś wojownikiem, tak, jakby nie patrzeć. I to jest wpisane w ten zawód fightera. Ja to jestem tego świadomy, ale co ja mam robić, wiesz, coś, czego nienawidzę, nie wiem, zbierać liście w parku i sobie złamać tam kark, bo mi pierdolnie jakaś gałąź na łeb, też tak może się zdarzyć. Coś się ma stać, to się stanie. Tak, coś się ma stać, to się stanie. Dobra, ale uwaga. Czekaj. Książka lub film, który ostatnio najbardziej cię wzruszył? Książki żadnej nie przeczytałem nigdy, nawet swoje chyba nie przeczytam, bo ja mam do tego talent, nie? Do nieczytania. Nie jestem oczytany. Dobra, jest coś, co cię wzruszyło ostatnio, tak, że w ogóle kurwa... Wzruszyłem tylko moja córka przez Skype'a, jak z nią rozmawiam. Tylko tyle. I muzyczka, którą robię. No dobra. Gdzie jest granica kiczu? Dawno została przekroczona. Long, long time ago. It was long time ago. Nie ma takiej granicy. Jaka granica kiczu? Kitu? Kiczu. Czyli kitu. Czyli... Kitczu. Kitczu. Także Machu Kitczu. Machu Picchu. Nie, tam nie byłem, tak samo jak nie byłem na granicy tego kiczu. Nawet za bardzo nie wiem, co to znaczy, tak naprawdę, wiesz? Ciężko zdefiniować. Dobra, słuchaj, gość, który robi sobie skaryfikację na twój wzór, to twoim zdaniem fan czy idiota? Bo ja taki jestem, a on sobie zrobił krzywdę. Po prostu jakbym fanem nie był, ja też mam tutaj Tupaka, bardzo go kocham, jak umarł, dałem go w krzyżu, ale w łeb sobie nie strzelę za niego, nie? Także ten, pozdrawiam fanów i tutaj, to właśnie to pytanie, jak odbierają ludzie muzykę i artystów, że chodzą nie tyle, że w moich butach, ale no przeginają pałę, także Karol, kurwa, twoja matka, czy się odjebał. Najsłabsze ogniwo firmy to? To oczywiście, kurwa, najsłabsze ogniwo firmy. W końcu najgorsze pytania, nie? Ciężko mi na nie odpowiedzieć, nie? Chyba my sami, ta cała firma, nie? My sami żeśmy sobie tutaj zryli czaszkę. To chyba indywidualnie każdy z tej firmy, bo to był, nie było tam nikogo winy. My po prostu żeśmy się, jak ja mówię, pięciogłowy smok przestał rzać ogniem, bo tylu to nas było, tak żeśmy się określali. To wina tego pięciogłowego smoka! Co było powodem uchylenia tego europejskiego nakazu aresztowania? Walka o mnie przez Roberta. Robert jakby spełnił moje marzenia za mnie tutaj. Zawalczył o mnie. No, przyciągnął mnie tutaj do kraju. Jestem mu bardzo wdzięczny, zgodnie wdzięczny za to, bo dalej bym się ukrywał po krzakach i tak dalej. Pozdrawiam cię, Robert. Jesteś w Barcelonie teraz, tak? Ale to masz kurwa dobrze. Cwaniaczek, ma ciepło. Lawina krytyki, jaka spadła na Jędkera, była uzasadniona czy nie? I tak i nie. Polacy nie byli gotowi na taką muzykę, nie? I Jędker nie był gotowy na dorobienie takiej muzyki. Także tutaj wina leży po dwóch stronach. Jest zawsze, muzyka ma dwie strony medalu. Nawijka i muzyczka. Jeżeli muzyczka jest dobra, a nawijka jest słaba, to nie wypali. A jeżeli obydwie rzeczy są złe, to jest... Wiesz, no każdy system jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Jeszcze te właśnie najsłabsze ogniwo, czyli sam Jędker, ten brak dystansu do siebie, bo coś tam mi się wydaje, że tu nie zagrało to, nie? Znaczy, bo to szaleństwa, po prostu szaleństwa. Szaleństwa, ale takiego szaleństwa, a nie jakiegoś udawanego szaleństwa. O. Mhm. Polska powinna bać się rządów PiS? Nie wiem, bo ja nie siedzę w polityce. Polska powinna bać się moich rządów.
Którego ze swoich czynów żałujesz najbardziej? Czynów nie żałuję najbardziej. Tych mówię właśnie mojego, tego błędu młodości. Ale gdyby ten błąd młodości nie byłbym kim jestem. Także mogę sobie tylko pogratulować i zawdzięczać to chyba bardziej tego błędu młodości. Ale no, to, że nie miałem może dzieciństwa, to, że musiałem się ukrywać, to jest przez 11 lat, że szukałem drogi do domu, a najbardziej to, że zmieniałem adres zamieszkania co pół roku jak cygan z moim dzieckiem. Chyba to, nie? Takie naprawdę, tu czuję niesmak tylko. A co jest najgorszą stroną gangu Albanii? Najgorszą? No. Gang Albanii nie ma złych stron. A która z nich jest najsłabsza, jeśli jest? Gang Albanii to jest w ogóle popieprzony skład, to naprawdę ciężko mi powiedzieć, nie? Tam wszystko do góry nogami, ale to tam wszystko gra, jakby nie było, nie? Ja fenomenu gangu Albanii nie rozumiem, dlatego bardzo ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, nie? Ja lubię na przykład, mam parę fajnych kawałków gangu, nie? Ale tak jak powiedziałem, nie? Napiszesz kawałek Kocham Cię Mamo na Dzień Kobiet i będziesz miał 100 tysięcy wejść, 100 lajków, jedna łapka w dół. Ale powiesz 3 razy, pizda nad głową, keszkę w meszkę, dostaniesz 2 miliony złotych i kurwa, i jesteś królem. Sex, drug and rock'n'roll. Także muzyka mi się nie sprzedaje, jest doceniana, ale się nie sprzedaje, ale powiesz 3 razy, ja jako artysta, no ciężko mi jest zrozumieć, wiesz, że tu się wypłacasz, wiesz, łzami w oczach piszesz piosenkę i tak dalej. Na przykład jak Wodospad zagrałem, ambitna muzyczka, nie? Ale to się jedyny kawałek, który z mojej repertuary się sprzedał jako muzyka ambitna. Ten, nie? Ale to naprawdę ciężko wyśrubować muzyką ambitną, naprawdę hita, takiego jak, nie wiem, pizda nad głową. A tutaj powiesz, no pijany i kurwa, no wiesz, no, przełomka, szaleństwo w mojej głowie przyszedł kawałki. Jego trzeba było się zapytać, tylko ja nie wiem, gdzie to szaleństwo się znajduje w tym momencie teraz. Być między jednym a drugim uchem, wiesz. No. Dobra, seks, drug and rock'n'roll. Który z tych składników, z którego z nich najłatwiej byś zrezygnował? Żadnego. No, nie ma nawet takiego pytania w moim dysku. Seks, drug i rock'n'roll, ja bym miał z czego zrezygnować. To pierdolę, to muzyka, idę na budowę kopacz rowy. Nie. Jak rezygnujesz ze wszystkiego? Nie, seks, raz, rock and roll. To jest nieodłączny element muzyki. W tym show biznes to musicie zauważyć, że to jest burdel na kółkach, że tak jak powiedział Robert. 80% artystów, niezależnie w jakiej muzyce, to jest banda show-umów degeneratów, narkomanów. Powiedzmy sobie szczerze, nie? Nie wszyscy ćpają, chleją, ale jeszcze byś się zdziwił, kurwa, jakby w domu byś tam był bez kamery u tych artystów, co oni odpierdalają, nie? I tak dalej, nie? Także ja tutaj, z tego co ja wiem, to ja mam kunszt i klasę co do tamtych, tylko że oni tego nie dokumentują, nie pokazują swoich wybryków. Tak, wszystkich artystów w tym burdelu na kółkach. Ile jesteś w stanie zarobić na jednej płycie? 1000 milionów dolarów na jednej płycie? Nie wiem, w chuj pieniędzy. Ale w chuj to jest ile zer? Nie wiem, z milion na gangu zarobiłem grubo ponad miliony, tam cały czas zarabiamy. A co ja znowu w myślenie, mam pojęcia, nie? Ale najwięcej wygenerowałem to parę baniek z jednej płyty. To był gang Albanii. Okej, słuchasz polskiego rapu? Ni chuj, ja nie słucham żadnego rapu, kurwa. To już nie, muzyka, którą ja robię, to już nie jest rap. Ja nie słucham w ogóle muzyki, nie? Nie słucham i się naprawdę tym jaram. Co powiesz? Ja nie słucham muzyczki, ale mi odjebało. Co powiesz tym, którzy mówią, że propagujesz nienawiść, narkotyki i tego że są zniewieściali, że ja propaguję nienawiść. To wy propagujecie nienawiść, gadając takie bzdury. Ja kocham wszystkich, nawet tego pająka, który ty zapierdala po ścianach, chociaż teraz jeszcze nie mogę go namierzyć. Tak jestem, pomogę każdemu, jeżeli mogę. Nie życzę nikomu źle, nie jestem psem ogrodnika. Twój sukces nie jest moją porażką, a co wy na to, to już sobie napiszcie w komentarzach tam. Najgłupsze życzenie, jakie dostajesz w życiu, to? Najgłupsze co? Życzenia. Nie, życzenia, no żarcie to domyślam się. Najgłupsze życzenia, popuść, czy to ty? To był popuść. Dawaj herbaty, albo nie, napij się. Dużyczka? Nie, nie chcę się pożegnać.